Hej tu kurczak, zanim przejdziemy do tematu filmu, chciałbym poinformować, że odpowiedziałem na zgłoszenia do Don't Starve Royale. Jeśli zostaliście przyjęci, to dostaliście informację w mailu. Przed Royalem wyślę jeszcze wiadomość z hasłem serwera. A teraz do sedna, czyli otwieramy figurkę Funko Pop Wilsona. Na wstępie jeszcze dodam, że nie jestem znawcą czy kolekcjonerem, także moja ocena figurki będzie dość subiektywna. Wilson to pierwsza figurka z serii Funko Pop Don't Starve. Oprócz niego możemy zdobyć Webera, Willow oraz Wendy. Co do zestawu Wilsona, przede wszystkim spodziewałem się mniejszej figurki, a otrzymałem dość spory kawałek twardej figurki. Sam Wilson wyposażony jest w dobrze wykonaną pochodnię oraz szczegółowy plecak wraz z kością Chestera. To dość fajny smaczek, ponieważ w zestawie z figurką otrzymujemy również małego Chestera. Szczególnie jednak przyciągają uwagę świetnie wykonane włosy. Do figurki została dodana również podkładka, do której możemy ją przyczepić. Dzięki temu Wilson stoi prosto i nie przewraca się. Oprócz fizycznej figurki otrzymujemy również kod do wspaniałego skina Tesla Coil. Wystarczy wprowadzić kod w grze i zostaniemy obdarowani niesamowicie dopracowaną latarnią. W tle widzicie, jak prezentuje się ona w grze, a ja będę powoli kończył. Jestem zadowolony z zakupu, figurka jest solidnie i szczegółowo wykonana, a dodatki w postaci Chestera i latarni tylko zwiększają moją ocenę. W przyszłości najpewniej zakupię pozostałe figurki, więc jeśli jesteście zainteresowani takimi filmami, dajcie znać poniżej. Weber, już na ciebie czekam.